odpowiednio nadzorował podległy mu spółki zbrojeniowe. Własika nie było w chwili katastrofy. Tak było powiedziane dzisiaj na konferencji. Natomiast te inne konferencje w Buwie u dziadów, to po co? Jacyś obcy, powiedzmy, że jacyś goście z plakietkami, każdy się może mógł zapisać. To po co? To po co? Na Politechnice było lepiej. Macierewicz, tak jak rozmawialiśmy, będzie wnikliwie przyglądał się również sytuacji w tych spółkach. Rzeczpospolita podała, że Bartłomiej Misiewicz nie ukończył kursu dla członków rad nadzorczych. Robią w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, nie wiadomo jakie konferencje, gadają głupoty. I te konferencje są niepotrzebne. Natomiast tutaj, że nie było Błasika. No słyszałem, że nie było Błasika. Początek sezonu w madryckim Teatrze Królewskim. Premierowym spektaklem będzie Otello Giuseppe Verdiego, a honorowymi gośćmi opery hiszpańska para królewska Król Filip VI i królowa Leticja. O szczegółach Ewa Wysocka. To ma być niezapomniany wieczór. W przygotowaniu Otella madrycki teatr współpracował z angielską Operą Narodową i Królewską Operą w Sztokholmie. W postać głównego bohatera spektaklu wcieli się tenor ze Stanów Zjednoczonych Gregory Candy, a w jego żonę Desdemonę albańska sopranistka Ermonella Jacho. Zanim rozpocznie się pierwszy akt, zebrani w teatrze śpiewają hiszpańską wersję 100 lat. Dzisiaj bowiem królowa Leticja kończy 44 lata. W 2018 roku minie 200 lat od wybudowania teatru, jednak obchody jubileuszy już trwają. Ich częścią będzie wyimitowanie Otella w 20 miejscach Hiszpanii. Operę będzie można obejrzeć na rozstawionych ekranach 24 września. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niespełna 27 minut pozostało do godziny 22. Pogotowie konsumenckie. W Polskim Radiu 24. A Pogotowie Konsumenckie to audycja, w której radzimy, jak dochodzić swoich praw w momencie, gdy zakupione przez nas towar lub usługa są niezgodne z umową, a przedsiębiorca nie chce nam uznać naszej reklamacji. Błażej Pryśniewski, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o tym, co zrobić, aby uniknąć rozwiązania ostatecznego, czyli spotkania na sali sądowej. Gościem Polskiego Radia 24 jest Justyna Glabian, przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwoli Pani, że zanim padnie to pytanie, jak mi się wydaje, kluczowe, czyli czym są sądy polubowne konsumenckie i czym one się różnią na przykład od sądów tradycyjnych, posłuchamy, co na ten temat wiedzą zapytani przez nas mieszkańcy Warszawy, bo być może się okaże, że to jest sprawa oczywista i będziemy mogli przejść do kolejnych tematów. Jakie rzeczy, które kupujemy, oprócz jedzenia, najczęściej ulegają zepsuciu? No, u mnie to będzie chyba elektronika. Tak, przede wszystkim telefony, komputery, to się psuje najszybciej. Są to odzież, głównie buty i elektronika. Najczęściej psują mi się buty i w zasadzie to jest całkiem spory problem, jeżeli o to chodzi, bo w sumie mam sporo butów w szafie, a tak naprawdę nie mam w czym chodzić, bo zawsze z którąś parą jest coś nie tak. Co w sytuacji, kiedy już sprzęt się zepsuje, co pani w takiej sytuacji robi? Jeśli jest na gwarancji, to oczywiście piszę do producenta, czy do osoby, która jest odpowiedzialna za naprawę takiego sprzętu i staram się to zrobić w ramach gwarancji. No, natomiast czasami gwarancja mija, bądź gwarancja na przykład nie pokrywa jakichś uszkodzeń, które ma sprzęt, przez które nie działa. No i wtedy mamy problem. Często bywa tak, że firmy próbują zrobić tak, żeby ta reklamacja jednak nie była ważna, żeby nie odzyskał zwrotu pieniędzy za towar. A słyszała pani o polubownych sądach konsumenckich? Nie, nie słyszałam nic na temat takich sądów. Nie wiem, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, ale jeżeli miałoby to mi pomóc w tym, że mogę zareklamować produkt i ta reklamacja zostanie przyjęta, to chętnie się dowiem. No właśnie, polubowne sądy konsumenckie mogą pomóc w takim przypadku? Jak najbardziej, przy czym sądy nie rozpatrują reklamacji, reklamację rozpatruje sprzedawca. Natomiast jeżeli reklamacja jest nieuznana, w takiej sytuacji konsument może zgłosić się do sądu, m.in. w Warszawie. Taki sąd znajduje się w każdym województwie, ale ja reprezentuję sąd w Warszawie. Rozpatrujemy spory wynikające z umów sprzedaży i z świadczenia usług. Chodzi tutaj o prawa majątkowe. Właśnie na przykład nieuznane reklamacje obuwia, o tych, których konsumenci wspominali. No i właśnie obuwie króluje, jeśli tak, chodzi o sądy konsumenckie. Zdecydowanie tak. A jakie jeszcze inne sprawy można zgłaszać do Państwa?
kwestie, które dotyczą praw majątkowych, tak jak mówiłam, czyli to są i usługi remontowo-budowlane, i jakieś takie, jak opiekun sumienny mówi, elektronika. No wszystko, co możemy zareklamować, każdy towar konsumpcyjny, który nam się zepsuje i reklamujemy, reklamacja nie jest uznana, może się w naszym sądzie znaleźć. Także możemy reklamować chociażby prąd, gaz czy wodę. No póki co prąd i gaz faktycznie u nas w sądzie, natomiast po wejściu nowej ustawy w życie to będziesz od tego inny organ. A jak wygląda cała ta procedura, którą trzeba przejść? No konsument ma nieuznaną reklamację. W takiej sytuacji zgłasza się do nas, wypełnia wniosek w dwóch egzemplarzach, wszystkie dokumenty, które ma związane ze sprawą i my wysyłamy do przedsiębiorcy zapytanie, czy wyrażą zgodę na rozpatrzenie sprawy przez sąd. Jeżeli taka zgoda zostanie udzielona, wtedy wyznaczamy termin rozprawy i odbywa się trochę to tak jak w normalnym sądzie powszechnym, przy czym tutaj sąd nie występuje w togach, tak, nie trzeba mieć swojego pełnomocnika, nie ma takiego stresu, nie trzeba wstawać. U nas tak bardziej przyjaźnie, tak. I sprawa kończy się zazwyczaj wyrokiem. Może zakończyć albo wyrokiem, albo ugodą. I zarówno i ugoda, jak i wyrok mają moc wyroku i ugody wydawanej przez sąd powszechny po nadaniu im klauzuli wykonalności. Ale do takiej rozprawy wcale nie musi dojść, bo to postępowanie może skończyć się wcześniej. I tak się często dzieje. Tak, może być zawarta ugoda w postępowaniu wstępnym, to znaczy na etapie wymiany dokumentów przedsiębiorca uznaje roszczenia konsumenta lub proponuje jakieś inne rozwiązania, na które konsument wyrazi zgodę. A ile cała ta procedura u Państwa trwa, czy jest krócej niż w sądach powszechnych? No jest zdecydowanie krócej, bo jest maksymalnie, myślę, 3 miesięcy. No i przede wszystkim jest bezpłatny, co do zasady. A kiedy taka sprawa, którą mamy, którą chcielibyśmy zgłosić do sądu się przedawnia, czy w momencie, kiedy reklamacja, gwarancja na dany towar traci ważność, już nie możemy iść do sądu? Znaczy, czym innym jest gwarancja, czym innym są uprawnienia z tytułu rękojmi, tak? Więc jeżeli gwarancja, to jest chyba też 10 lat, jeśli się nie mylę, nie pamiętam, powiem szczerze, jaki to jest termin. Natomiast jeżeli jest to z umów sprzedaży, no to wchodzi w ten przepisy rękojmi. Konsument ma prawo reklamować towary przez okres 2 lat, tak? I co ważne, przedsiębiorca, jeśli mówimy o sądach polubownych, musi wyrazić zgodę na udział przed takim sądem, bo może powiedzieć nie dziękuję. I co wtedy gdzieś się dzieje? Wtedy konsument musi iść do sądu powszechnego. Należy wziąć pod uwagę, że co do zasady od wyroków sądu polubownego nie ma takiego stricte odwołania. To jest tylko skarga z kwestii formalnych i dlatego tutaj jest konieczna jest zgoda przedsiębiorcy. A skoro już jesteśmy po tej drugiej stronie barykady, czyli po stronie przedsiębiorców, to oddajmy im na chwilę głos. Według dr Moniki Gładoch, ekspertki pracodawców RP, przedsiębiorcy niechętnie korzystają z sądów polubownych. Szczerze mówiąc, nie znam przypadku, żeby ktoś się zdecydował na mediatora. To znaczy, myślę, że konsument by się zdecydował, natomiast firma sprzedażowa niekoniecznie. No mam bardzo złe doświadczenie, jeśli chodzi o prawo konsumenckie w Polsce. Niestety tych praw się nie przestrzega i dopiero wizja sądu skutecznie działa na taką firmę, która się zajmuje sprzedażą. Wcześniej myślą, że to są tylko takie pogróżki, z których nic nie wyniknie. Dopóki nie trafi sprawa do sądu, uważają, że to nie jest ich kłopot. To dotyczy różnych usług, nie tylko kupowania różnych czy materiałów, czy odzieży, czy butów, ale bardzo szerokiego asortymentu, no, wyposażenia wnętrz chociażby, sprzętu AGD i tak dalej. Odsyłają do producenta, próbują różnych sztuczek, a przede wszystkim skutecznie zniechęcają konsumenta, żeby sobie odpuścił i po prostu machnął ręką na te 500 czy 1000 zł i przestał walczyć o swoje. No bo to co innego, kiedy mamy na myśli szkodę wartą kilka tysięcy złotych, a 1000, no zabiegi, żeby wydobyć te pieniądze i skorzystać z gwarancji lub z rękojmi są w Polsce ciągle bardzo trudne. Co pani na to? Znaczy, no trochę racji w tym na pewno jest, natomiast mamy też taką grupę przedsiębiorców, którzy zgadzają się zawsze. Coraz więcej przedsiębiorców się na ten sąd zgadza, przynajmniej w Warszawie. Myślę, że wynika to z kwestii tego, że po prostu, no, mimo że sąd nazywa się konsumencki, to staramy się być bezstronni i ocenić sprawę zgodnie jakby z prawdą. Mamy w składzie arbitra, który jest rzeczoznawcą, jest 2 prawników, także mamy doświadczenie, że tych zgód jest coraz więcej, nie coraz mniej. Także faktycznie jest wielu przedsiębiorców, którzy się zawsze uchylają, ale są tacy, którzy przez wiele lat się nie zgadzali, a teraz nagle wyrażają nam zgodę. Także mam nadzieję, że idzie to w dobrym kierunku. A czy są przedsiębiorcy, którzy nie wykonują Państwa wyroków?
takich spraw mamy, nie wiem, może z jedną w roku. Generalnie jak przedsiębiorcy się zgadzają na sąd, to już respektują wyrok. A co jeśli nie wykonają takiego wyroku? Jeżeli nie, wtedy konsument zgłasza się do sądu powszechnego po nadanie klauzuli wykonalności i po nadaniu takiej klauzuli już normalnie można w trybie komorniczym taką należność odzyskać. W wypowiedzi dr Gładoch, którą słyszeliśmy przed chwilą, padło takie stwierdzenie, że sprzedawcy często odsyłają konsumentów do producentów, na nich zwalając winę za na przykład niedziałający sprzęt. No ale to nie producent, a sprzedawca podnosi odpowiedzialność w takich przypadkach. Tak, z tytułu rękojmi odpowiada zdecydowanie sprzedawca. Nam ciągle jeszcze się trafiają sprawy z tytułu poprzedniej ustawy, czyli niezgodności towaru z umową. Natomiast jeżeli chodzi o gwarancję, to odpowiedzialny jest gwarant. Tak? Gwarantem może producent, może być jakiś tam serwis, może jakiś tam inny podmiot skazany. Ja najczęściej widzę sprawy, w których przedsiębiorcy piszą, że to jest wada, wina konsumenta, jakieś uszkodzenie mechaniczne, rzadziej, że to jest wina producenta. U nas w sądzie raczej nie widzimy takiej sprawy, że jest odsyłane do producenta. I faktycznie jest tak, że w tych sprawach, które do Państwa trafiają, najczęściej to jest wina konsumenta? Generalnie wyroki mówią, że jest mniej więcej pół na pół. Tak? Jest część wyroków zasądzających, część wyroków oddalających. Często konsumenci nie mają świadomości, że ponoszą winę za uszkodzenie towaru. Tak? Wydaje mi się, że mają gwarancję na buty i to oznacza, że przez 2 lata tym butom się nie może nic stać. I niezależnie co oni z nimi zrobią, jak je użytkują, czy o nie dbają, bo gwarancją jakby trwałości towaru jest też nasze dbanie o nie. Tak? Więc jeżeli, nie wiem, będziemy w butach, nie wiem, biegać po jeziorze albo jeździć na deskorolce, no to wiadomo, że nie będą w takim stanie, jakim być powinny. Natomiast, no wie, to jest mniej więcej pół na pół, tak? A co jeśli zapadnie przed Państwa sądem wyrok negatywny dla konsumenta? Czy on ma jeszcze jakąś ścieżkę? Co do zasady nie. Tak naprawdę co do zasady nie. Może złożyć skargę, tak jak mówiłam, że to są tylko kwestie formalne. Sąd już nie ocenia, czy mieliśmy rację, czy nie. A czy można w takim przypadku iść do sądu powszechnego? Nie. Nie. Sąd polubowny zamyka już tą dalszą drogę. Jest to szybciej, prościej, taniej, ale zamyka nam dalszą drogę. W Polskim Radiu 24 niemal do godziny 22 trwa audycja Pogotowie Konsumenckie. W naszym studiu, przypomnę, Justyna Glabian, przewodnicząca stałego polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie. I pozwoli Pani, że teraz oddamy głos naszym słuchaczom, bo dziś rano miał miejsce dyżur telefoniczny, podczas którego można było zgłaszać swoje pytania dotyczące sądów konsumenckich właśnie. No a gdyby ktoś z Państwa chciałby teraz skorzystać z porady eksperta, to także zapraszam do kontaktu. Nasz adres mailowy to pogotowiekonsumenckie@polskieradio.pl. No więc przejdźmy do telefonów naszych słuchaczy. To pytanie pana Mateusza z Częstochowy. Wielokrotnie zdarzało mi się reklamować produkty różnego rodzaju, począwszy od obuwia, skończywszy na sprzęcie RTV, AGD. Kilka razy natomiast reklamacja, której wymagałem, czy to był zwrot, czy naprawa produktu, nie została uwzględniona z różnych względów, niesatysfakcjonujących mnie bynajmniej. Zastanawiam się, jak kontynuować taką sprawę, jeżeli taka reklamacja nie jest w stanie sprostać moim wymaganiom. Czy mam korzystać z pomocy sądu polubownego, czy zwracać się do sądu tradycyjnego? W jakiej formie tę sprawę rozwiązywać? No i przykład pana Mateusza pokazuje, że to jest chyba sprawa wybitnie dla sądu konsumenckiego, prawda? Jak najbardziej w takiej sytuacji konsument może zwrócić się do sądu polubownego. W przypadku pana Mateusza sugerowałbym jednak sąd w Częstochowie, gdyż jest tam oddział sądu polubownego działającego przy inspekcji handlowej. Natomiast tak jak mówiłam, składa wniosek, który wypełnia swoje dane, wszystko sprawy, które ma związane z tą reklamacją i sąd wystąpi o zgodę do przedsiębiorcy. Jeżeli się nie zgodzi, no to oczywiście pozostaje sąd powszechny, natomiast no, w pierwszej kolejności zawsze warto skorzystać z tej polubownej alternatywy. A czy jako konsumenci mamy prawo odwołania się od negatywnej decyzji sprzedawcy w sprawie reklamacji, bo słyszeliśmy przed chwilą, że producent czy sprzedawca odmówił reklamacji, a to tłumaczenie naszego słuchacza nie satysfakcjonowało. Czy zanim przyjdziemy do sądu polubownego, możemy też jakoś interweniować? Jak najbardziej możemy składać ponowną reklamację, natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że zwykle przedsiębiorcy nie zmieniają już zdania. Także jak się nie zgodził przedsiębiorca raz, to w mojej ocenie lepiej już od razu iść do sądu czy na mediację przy inspekcji handlowej i nie warto już zaogniać sytuacji między przedsiębiorcą a konsumentem. A czy to nie jest trochę dziwne, że przedsiębiorcy często odrzucają naszą reklamację, a jeśli dochodzi do sytuacji, że spotykamy się przed sądem polubownym, to jednak mówią: OK, proszę bardzo, uznaję pana roszczenia?
No chyba trochę tak jest z naszymi przedsiębiorcami, że w pierwszej kolejności odpychają konsumenta na zasadzie, że a nóż widelec nie pójdzie nigdzie dalej, tak? No mam nadzieję, że będzie takich spraw coraz mniej, no bo niestety nadal tak się zdarza. To przejdźmy może teraz do kolejnego pytania naszego słuchacza, a właściwie słuchaczki, i do konkretnego przykładu. Pani Ewa z Poznania zadzwoniła do nas w sprawie okien. 5 lat temu wymieniła okna w jednym pokoju. Okazało się, że oprócz szeregu usterek, które wynikały z nierzetelności firmy, jedno z nich jest po prostu za małe. Rok temu natomiast pani Ewa zdecydowała się na wymianę kolejnych okien w innym pokoju. Wymiany dokonała ta sama firma. Ta historia się powtórzyła. Jeżeli ktoś unika zrealizowania tego, co było na piśmie, przez 5 lat w wypadku pierwszego okna, w wypadku drugiego okna natomiast, no od roku wożę się z tą sprawą, zapewnienia, obietnice, ktoś przyjeżdża, ktoś próbuje coś naprawiać, ale nieudolnie, bo nie przywozi takich części jak należy. Krótko mówiąc, po roku z tego, co było zaordynowane, zapisane, co w tym oknie powinno być, tego nie ma. I najwidoczniej uznali, że ta sprawa znowu będzie odwieszona na kołę, no ale tym razem postanowiłam załatwić sprawę do końca. Więc pierwsze pytanie, czy z tamtym oknem, które było za małe, wyprodukowane nieodpowiednio, źle zmierzył pracownik i złe okno mi zamontowano, czy z tamtym sprzed 5 lat można coś zrobić? I co z tą nową sprawą czy listą, która się ciągnie od roku, gdzie piszę, dzwonię, no wykonałam, mówię, dziesiątki telefonów, no więc co z takimi rzeczami można zrobić? To może zacznijmy od tej sprawy sprzed 5 lat. Czy w mojej ocenie konsumentka może w obydwu sprawach zgłosić do sądu podbowego? Przy czym to będzie jedna z tych spraw, kiedy sąd nie jest bezpłatny, bo w takiej sytuacji zapewne konieczna będzie opinia rzeczoznawcy, który będzie mógł ocenić faktycznie, czy to okno jest za małe, czy jest dobre, tę rzetelność tego wykonania, jak to zostało w ogóle zrobione. Natomiast tutaj taka ważna uwaga, że jeżeli mamy taką sytuację, kiedy przedsiębiorca nie respektuje naszych praw, nie rozmawia z nami, to warto kontaktować się z nim na piśmie, bo telefon nie jest żadnym dowodem na to, że będziemy mieć listy, na które przedsiębiorca nie odpowie w terminie, będzie mieć dowód na to, że po prostu uchyla się odpowiedzialności. Natomiast telefony są bardzo trudne do udowodnienia. Natomiast myślę, że cała sprawa, nawet myślę w jednym wniosku, konsumentka, skoro to jest jedna firma, mogłaby ze sądu próbownego zgłosić. Do tej pory rozmawialiśmy o reklamacjach czy działaniach przed sądem polubownym, które dotyczyły rzeczy, czyli buty, tutaj mieliśmy okna, no ale też w wypowiedzi pani Ewy mamy taki wątek usług. Je też można reklamować, tak. Z nimi też można iść do sądu, ale chyba to są sprawy trudniejsze, bo gdy mamy buty, no to widzimy, czy one są zniszczone, czy nie. Rzeczoznawca jest w stanie ocenić, czy to są uszkodzenia mechaniczne, czy z winy producenta. W przypadku usług, znaczy, że są usługi remontowo-budowlane, to też można je ocenić. Od tego mamy rzeczoznawców. Przy inspekcji handlowej zawsze jest lista rzeczoznawców, których możemy korzystać. Tylko jak jemu jest to w momencie odpłatne i płaci ta strona, która przegra sprawę. Natomiast no, są też takie usługi, jak na przykład jakieś kosmetyczne, które dużo trudniej jest nam ocenić, tak? Ale jak najbardziej, jeżeli jest to związane z prawem majątkowym, do sądu prawnego się z taką sprawą zgłosić można. A jeśli chodzi o usługi, to w przypadku chociażby wspomnianych usług kosmetycznych czy fryzjerskich, czy można do Państwa przejść, tak troszeczkę przejaskrawiając, i powiedzieć, umawiałam się z fryzjerem na zupełnie inną fryzurę, dostałam coś innego i mi się to nie podoba. Zdarzają się takie sprawy. Tylko tu jest problem, po pierwsze, że nie mamy umowy, nie mamy żadnego papieru, na którym strony się umówiły. Jest to dużo trudniejszy proces dowodowy, ale jak najbardziej można próbować. Natomiast w takich sprawach często prościej ze sądu powszechnego mimo wszystko. Natomiast zdarzają się nam takie sprawy również. A na przykład gdybyśmy mieli zdjęcie i byśmy powiedzieli przed sądem, że przyszedłem do fryzjera, pokazałem mu zdjęcie takiej fryzury, chciałem mieć taką fryzurę, dostałem coś innego. Jak najbardziej, byłby to dowód w sprawie. Ale tak czy inaczej, jak rozumiem, kiedy reklamujemy usługi, czy dostajemy usługę, która jest niezgodna z naszymi oczekiwaniami, warto jest mieć spisane warunki tej transakcji na papierze, bo wtedy doskonale wiemy, czego oczekiwaliśmy, na co się umawialiśmy, a co zostało wykonane albo nie zostało wykonane. Jak najbardziej, natomiast no, trudno sobie wyobrazić, że przed podjęciem włosu będziemy się z fryzjerem spisywać umowę, tak? Ale gorzej jest z tym, że konsumenci umawiają się na duże usługi budowlane, remontowe, malowanie mieszkania, położenie płytek i na to też nie zawierają umów niestety. I potem jest bardzo trudno taką sprawę załatwić. Bo mamy słowo przeciwko słowu. Tak. Bardzo często konsumenci nawet nie mają danych przedsiębiorcy, bo mają tylko pan, nie wiem, pan Tomek i numer telefonu, tak?
a potem jest problem, do kogo ja właściwie powinienem się zwrócić, kto mi tą usługę miał wykonać, więc w przypadku większych usług mówię, no trudno wracać, że będziemy z fryzjerem odpływać umowę, ale jeżeli robimy umowę na położenie płytek, na pomalowanie ścian, to warto jednak coś spisać, na co się strony umówiły, za jaką kwotę, w jakim terminie. To skoro jesteśmy już przy usługach, to przejdźmy do kolejnego naszego telefonu. To problem, z jakim zadzwoniła do nas pani Helena z Białegostoku. Popsuła mi się pralka. Wydawało mi się, że jest to mała usterka. Poprosiłam fachowcę, żeby tę usterkę zlikwidował. Naprawił pralkę, zainkasował pieniądze, poszedł. Uruchomiłam pralkę i stała się rzecz nieoczekiwana, mianowicie pralka wybuchła, zajęła się żywym ogniem. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, szkód w łazience wielkich też nie było. No natomiast pralka nadawała się tylko i wyłącznie do tego, żeby ją wyrzucić na śmietnik. Fachowiec, który tę pralkę rzekomo naprawił, umywa ręce, nie poczuwa się do odpowiedzialności. Kontaktowałam się z innymi osobami, które się tym zajmują, które naprawiają takie usterki. Dowiedziałam się, że była to niewielka usterka, należało ją tylko umiejętnie naprawić. Stąd moje pytanie, co ja w tej sytuacji mam zrobić? Nie mam pralki. Była to stosunkowo nowa pralka, na którą wydałam dużo pieniędzy. Nie stać mnie w tej chwili na to, żeby kupić nową. Nie wiem, w jaki sposób mogłabym pociągnąć do odpowiedzialności człowieka, który mi tę pralkę popsuł. Jeszcze mało tego, naraził mnie i moją rodzinę na niebezpieczeństwo. Bardzo prosiłabym o jakąś radę w tym temacie. Znaczy jest to sprawa, którą również mógłby zająć się sąd polubowny, natomiast tego typu sprawy, w których wchodziłby w grę, myślę, dosyć poważny rzeczoznawca, to musiałby ocenić tą naprawę. Może byłoby lepiej pójść do sądu powszechnego w takiej sytuacji, bo nie wiem, czy sąd polubowny będzie miał aż dostęp do takich ekspertów. Natomiast co do zasady, oczywiście jak najbardziej można się do taką sprawą również do nas zgłosić, przy czym tutaj by wchodziła w grę kwestia odszkodowawcza, bo to jakby usługa wywołała u konsumenta uszkodzenie pralki, które spowodowało, że pralki już nie ma, tak? No i jeszcze kwestia, kim był ten serwisant, czy to był jakiś duży serwis, czy to jest osoba fizyczna, czy on w ogóle prowadzi jakąś działalność gospodarczą, tak? No i czy on wyrazi zgodę w takiej sytuacji na rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, co skoro umywa ręce jest raczej wątpliwe, bym powiedziała. A jeśli na przykład ten pan, który naprawiał tę pralkę, a właściwie ją popsuł do końca, nie prowadzi żadnej zarejestrowanej działalności gospodarczej? To sąd polubowny niestety odpada, ponieważ sąd rozpatruje sprawę tylko między konsumentami a przedsiębiorcami. Więc jeżeli pozwany, znaczy w tym wypadku pozwany nie jest przedsiębiorcą, niestety sąd polubowny z sprawą zająć się nie może. A w przypadku tego typu rzeczy, kiedy oprócz tego, że mamy popsuty sprzęt, mamy nienaprawioną usterkę, a dodatkowo jeszcze jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia, no bo ta pralka jednak zajęła się ogniem. Czy przed sądem polubownym możemy tylko dochodzić roszczenia w postaci naprawy tej pralki, zwrotu jej kosztów, czy też możemy dochodzić ewentualnego odszkodowania za straty, które byśmy ponieśli w wyniku takiego pożaru, wybuchu? Odszkodowanie jak najbardziej można próbować również przed sądem polubownym, natomiast tak jak mówię, tego typu sprawy lepiej jednak rozpatrywać przed sądem powszechnym, który ma po prostu dostęp do biegłych, do których my dostępu nie mamy na zwyczajnym świecie. Natomiast jak najbardziej zdarzają nam się sprawy, w których również wchodzi kwestia odszkodowawcza. A zazwyczaj po prostu państwo nakazujecie wymianę towaru z wadliwego na normalne. Jeżeli uznajemy, że konsument ma rację, to wyrok może być różny, bo sąd jakby zasądza zgodnie z żądaniem, nie przekracza żądania konsumenta. Więc może być to naprawa, może być to wymiana, może być to zwrot gotówki, czyli odstąpienie od umowy. Natomiast w przypadku wymiany musimy wiedzieć od przedsiębiorcy, że jest ona możliwa, tak? Bo sąd nie wie, czy na przykład taki model obuwia, czy taka pralka jeszcze jest w sprzedaży. Ale tak jak mówię, to sąd patrzy, jakie jest żądanie konsumenta, czy ono jest zasadne i nie przekracza tego żądania. Na samym początku naszego dzisiejszego spotkania powiedziała pani o tym, że za chwilę zmieniają się przepisy prawne, jeśli chodzi o pozasądowe rozstrzyganie sporów, czy te przepisy, które wejdą w życie, a które są pokłosiem przepisów unijnych, będą jeszcze bardziej prokonsumenckie? Wydaje się, że tak. Natomiast tak naprawdę wyjdzie to w praniu. Na pewno będzie cały wachlarz. Nie tylko będzie tak jak w tej chwili jest inspekcja handlowa, przy której są sądy polubowne, jest Federacja Konsumentów, Rzecznik i tak dalej. Natomiast teraz będzie dużo więcej instytucji, które będą się zajmowały, to się nazywa ADR-y, tak, alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich. I będą też prywatne ADR-y, które na pewno się pojawią wcześniej czy później. Więc konsument będzie jakby więcej dróg do rozwiązania swoich problemów. Natomiast jak to będzie działało w praktyce, to się źle przekonamy.
przypadku naszych sądów wiele się nie zmieni. Zmieni się troszeczkę procedura, ale na pewno nie na niekorzyść ani przedsiębiorców, ani konsumentów. Będzie to po prostu trochę bardziej, myślę, uproszczone mimo wszystko. A czy ta zmiana przepisów sprawi, że więcej osób będzie dochodziło swoich praw przed sądami konsumenckimi na przykład? Mam nadzieję, że tak będzie. Inspekcja handlowa, przy której działają sądy, będzie miała trochę większy zakres uprawnień i trochę więcej, wszystkie kwestie, które nie trafią do konkretnego, na przykład jeżeli to jest telekomunikacja, to jest UKE, jeżeli to jest ubezpieczenia, to jest tam powiedzmy rzecznik, tak, ubezpieczony, teraz to jest rzecznik finansowy. Wszystko, co nie będzie miało swojego własnego ADR-u, będzie w inspekcji handlowej, więc w tym samym sądzie polubownym. Także będziemy mieć większy zakres działalności i konsumenci będą mieć w tym momencie sprawami, które do tej pory nikt się nie zajmował, będą mogli trafić do nas. A dzisiaj ile rocznie Państwo spraw rozpatrujecie? Nasz sąd miał w tamtym roku ponad 400 spraw, 430. I wszystkie zakończyły się wyrokami? Nie, no bo na niektóre przedsiębiorcy nie wyrazili zgody oczywiście. Na niektóre przedsiębiorcy nie zareagowali w ogóle. Nie powiem panu z pamięci, ile było wyroków w tej chwili, natomiast na pewno było ponad 100 spraw było zatwierdzonych w ugodach wstępnych i chyba około 100 było też braków zgody przedsiębiorców niestety póki co. A te sprawy, z którymi do Państwa się zgłaszano, dotyczyły głównie butów? Najwięcej butów. Prawie połowa to są buty. To jest dosyć ciekawe, bo wydawałoby się, że buty to nie jest aż tak duży wydatek, aby dochodzić swoich praw. Oczywiście jakby każdy ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Co ciekawe, jak patrzy się na Państwa statystyki, to właśnie te buty dominują. Natomiast sprzęt AGD, RTV, gdzie wydawałoby się, że on jest znacznie bardziej ważny z punktu widzenia użytkownika, bo jest znacznie droższy, on gdzieś tam jest dalej w tych statystykach. Może to kwestia, że takie reklamacje są uznawane po prostu, albo sprzęt jest lepszej jakości, albo może mamy po prostu więcej butów. Mi się wydaje, że konsumenci powinni reklamować to, co im się psuje, na tyle, że są tylko buty, na tyle, że one nie były jakieś szczególnie drogie, bo to też jest pewna droga do, nie wiem, nauczenia przedsiębiorców, że mamy prawo reklamować swój towar i nie należy sprzedawać czegoś, co się nam po miesiącu rozpada. A niestety często tak jest, że konsumenci kupują dość drogie buty, które po bardzo krótkim okresie użytkowania rozpadają im się w rękach. Warto dochodzić swoich praw, chociażby dla zasady, żeby pokazać, że te prawa mamy i że przedsiębiorca nie jest, mówiąc wprost, świętą krową. I tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Pogotowie Konsumenckie. Naszym gościem była Justyna Glabian, przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za spotkanie. A audycja Pogotowie Konsumenckie na antenie Polskiego Radia 24 ponownie za tydzień w czwartek po godzinie 21:33. Ja za dziś już dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia. Dwa złote. Drobniaki, powiesz. A jeśli by tak za te dwa złote móc kupić więcej niż zwykle? Już teraz w Lidlu. Mnóstwo produktów w promocyjnej cenie. Każdy tylko za 2 złote. Na przykład twaróg Pilos, różne rodzaje, tylko 2 złote za 275 gramów. Tak, tylko 2 złote. Woda na łęczowiarka, różne rodzaje, tylko 2 złote za 2 butelki, 1,5 litra. 2 złote. Lidl. Co tydzień coś nowego. Autopromocja. Polskie Radio 24. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny w każdy piątek po 18:00. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. Minęło 22:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej pozytywnie ocenia dymisję mecenasa Grzegorza Majewskiego. Prawnik jest współwłaścicielem działki przy Chmielnej 70. Rolnicze związkowcy chcą delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego, łowczy odpierają zarzuty. Gotowa jest pierwsza część Muzeum II Wojny Światowej. O szczegółach już za chwilę. Paulina.
Karolina Łukawska. Zapraszam. Dymisja mecenasa Grzegorza Majewskiego z funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jest pierwszym krokiem, żeby zachować standardy w środowisku adwokackim, ocenia prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara. Na nadzwyczajnym zebraniu plenarnym Rady adwokaci dyskutowali o wizerunku ich środowiska w kontekście afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Andrzej Zwara podkreślił, że dymisję mecenasa Majewskiego, jednego z prawników, którzy uzyskali nieruchomość przy Chmielnej 70, przyjmuje jako decyzję absolutnie oczywistą. Mówiąc krótko, nie przesądzając o winie kolegi Majewskiego, uważamy, że osoby publiczne, które pełnią swoją funkcję, w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości powinny po prostu składać dymisję wspomnianych stanowisk, wyjaśnić swoją sytuację i po wyjaśnieniu pozytywnym mają pełne prawo powrócić na pokład działalności samorządowej. Prezes Zwara zaznaczył jednocześnie, że będzie chciał spotkać się z organizacjami i ruchami obywatelskimi, które ujawniały w ostatnim czasie nieprawidłowości związane z postępowaniami reprywatyzacyjnymi. Chce od nich uzyskać informacje na temat innych adwokatów, którzy zawodowo zajmowali się wyłącznie skupowaniem roszczeń. I tu chcę zaznaczyć, nie chodzi absolutnie o kolegów adwokatów, którzy reprezentowali uczciwych spadkobierców, którym się zgodnie z prawem należy słusznie zwrot zagarbionej przez komunistów własności, ale mówię o kolegach, którzy skupowali w celach komercyjnych roszczenia i nadużywali w tym zakresie prawa. Będziemy chcieli uzyskać informacje o tych osobach. Z tego co wiem, te organizacje te informacje posiadają i będziemy wszczynać w tym zakresie odpowiednie postępowania. Prezes Zwera zapowiedział, że afera reprywatyzacyjna posłuży Naczelnej Radzie Adwokackiej także do przeprowadzenia ogólnej kwerendy. Samorząd chce ustalić, w stosunku do których adwokatów toczą się aktualnie postępowania karne. Andrzej Zwara powiedział, że adwokatura w przeciwieństwie do polityków wyciąga wnioski z ostatnich wydarzeń i może stanowić wzorzec moralny. Rolniczy OPZZ chce delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego. W tym celu związkowcy wystosowali pismo do premier Beaty Szydło. Dziś petycję przekazali także do Kancelarii Prezydenta. O szczegółach Michał Wydusio. Rolniczy związkowcy uważają, że brak realizowania odstrzału dzikiej zwierzyny prowadzi do wykrywania kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń. Wskazuje szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Miało być ostrzelone 40 tysięcy dzików. Polski Związek Łowiecki tak się postarał, że zostało ostrzelonych niespełna 4100. Te zarzuty odpiera rzeczniczka Polskiego Związku Łowieckiego Diana Piotrowska. Przypomina, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem na odstrzelenie 40 tysięcy sztuk zwierzyny myśliwi mają czas do końca roku. Polski Związek Łowiecki każdego miesiąca przedstawia ministrowi rolnictwa raport z prowadzonych działań i raz w miesiącu do głównego lekarza weterynarii wysyłana jest stopień realizacji odstrzału sanitarnego. Związkowcy nie wykluczają zimowych protestów w Warszawie, jeżeli szefowa rządu nie zdecyduje się na całkowite rozwiązanie Polskiego Związku Łowieckiego. Michał Fedusia, Polskie Radio. Wystawa adresowana do najmłodszych zwiedzających pierwszą gotową częścią Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Władze placówki właśnie ją zaprezentowały. To trzy pomieszczenia, a każdy z nich przedstawia to samo mieszkanie z innej perspektywy czasowej, opowiada przedstawicielka muzeum Elżbieta Olczak. Jest to rekonstrukcja przykładowego mieszkania polskiej inteligenckiej rodziny w Warszawie, którą pokazujemy na przestrzeni trzech ważnych takich kluczowych etapów. To jest tuż po wybuchu wojny, w czasie okupacji oraz tuż po zakończeniu wojny. Historia będzie opowiadana z perspektywy dwójki młodych osób, 9-letniej Halinki i 14-letniego Andrzeja. Zwiedzający będą mogli dotykać wszystkich eksponatów, gramofonu i gazet oraz zaglądać do skrytki na ulotki konspiracyjne. Przez okna będą wyświetlane trójwymiarowe animacje pokazujące ulice Warszawy w czasie wojny. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zakończy się na początku przyszłego roku. Blisko 1000 mieszkańców Rawicza gratulowało Anicie Włodarczyk olimpijskiego sukcesu i dziękowało za rozsławienie rodzinnego miasta. Złota medalistka w rzucie młotem z Rio de Janeiro spotkała się z nimi na rawickim rynku. Były kwiaty i chwile wzruszenia. Władze Rawicza nagrodziły złotą Anitę 25 tysiącami złotych. Anita, dziewczyna złota. Dla mnie wyjątkowa chwila, nie ukrywam, że emocje czuję. Jestem naprawdę wzruszona. Bawić cały czas jest w moim sercu. Pani burmistrzu Anita Włodarczyk dla Rawicza. To rzeczywiście symbol. W tej chwili jest to symbol Rawicza, z którego jesteśmy dumni. Ciągle podkreślę, że pochodzi z Rawicza. Ta współpraca i ta jakaś chemia, która między miastem a nią powstała, jest bardzo dobra i to nas cieszy. Stała się gwiazdą Rawicza. To jest duma Rawicza.
Wcześniej Anita Włodarczyk razem ze srebrnym dyskobolem z Rio de Janeiro Piotrem Małachowskim spotkała się z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu rawickiego. Prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe na zachodzie i północy Polski tylko miejscami, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Padać nie będzie, temperatura wyniesie od 20 stopni na północnym wschodzie przez 21-25 na przeważającym obszarze kraju do 28 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 22:06. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie m.in. nowe ustalenia podkomisji smoleńskiej. Wiadomo, że przy tak olbrzymim śledztwie no jakieś niezręczności czy jakieś niezgodności wersji mogą się zdarzyć. Cała ta historia obnażyła wszystkie słabości polskiego państwa. Dymisja ministra skarbu Dawida Jackiewicza. Rozumiem, że takie jest uprawnienie pani premier i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dymisja ta jest efektem walk frakcyjnych w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że ta grupa związana z premierem Morawieckim odnosi dzisiaj sukces. W programie także o planach produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Witold Tabaka, zaczynamy. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Podkomisja Smoleńska nie wskaże winnych katastrofy smoleńskiej, a jedynie przedstawi jej przyczyny. Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że podkomisja została powołana, ponieważ inne zespoły badające przyczyny katastrofy działały niesolidnie. Bezsporne dowody fałszowania i manipulowania, a przede wszystkim omijania, ukrywania prawdy na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń znajdowały się głównie w archiwach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanych przez pana ministra Jerzego Millera. Zdaniem ministra to podczas jej prac, ale też prac Komisji Rosyjskiej dochodziło do fałszerstw, ale przede wszystkim do ukrywania informacji dotyczących katastrofy. Nie chodzi jednak o to, by dziś wskazywać winnych. Proszę nie spodziewać się, że ta komisja przedstawi winnych, bo to nie jest zadaniem tej komisji, a jedynie wskazanie, jakie czynniki, jakie wydarzenia doprowadziły do tej tragedii, nie zaś wskazywanie winnych. Chcę to bardzo jasno podkreślić. Winnymi, zdaniem Antoniego Macierewicza, powinni zająć się inni, powinny się zająć się inne instytucje, takie jak prokuratura i sądy. Minister dodał, że postanowił przekazać komisji wszelkie materiały dotyczące katastrofy znajdujące się w Ministerstwie Obrony Narodowej. Materiały te zostały odtajnione. Minister obrony zdecydował o odtajnieniu wszystkich materiałów dotyczących katastrofy smoleńskiej znajdujących się w zasobach resortu. Postanowiłem przekazać całą dokumentację, jaka znajduje się w dostępnych archiwach ministerstwa, łącznie z dokumentacją Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która się zajmowała poprzednio tym wydarzeniem, nowo powołanej komisji, tak by mogła z pełnym obiektywizmem do tych danych się ustosunkować. Minister zdecydował też o tym, że dane, które są niezbędne dla przedstawienia opinii publicznej obiektywnego przebiegu wydarzeń, też będą odtajnione i udostępnione. Zaznaczył, że chodzi o dziesiątki tysięcy stron materiałów. Dr Wacław Bereczyński deklaruje, że podkomisja smoleńska nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń i hipotez na temat katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Szef podkomisji powiedział, że priorytetem jest dokładne wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie wniosków. Komisja powstała do badania wypadku 10 kwietnia 2010 roku i naszym zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Tak jak powiedział pan minister, tak żeby wiedzieć, co się stało, tak żeby nic takiego nie mogło się stać w przyszłości. My nie przyjmujemy żadnych wstępnych hipotez, ani żadnych założeń. Nie wiemy, co się stało, po to nas powołano, żebyśmy wyjaśnili, co się stało. Bez żadnych wstępnych założeń. Dr Wacław Bereczyński poinformował również, że pierwsze elementy samolotu znalezionego kilkadziesiąt metrów przed Brzozą, w którą miał uderzyć, jak powiedział w wiadomości o odłamkach Tu-154M, zostały utajnione przez komisje zajmujące się przyczynami katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Element samolotu znaleziono 60 metrów przed tak zwaną Brzozą, pancerną Brzozą. Następny odłamek znaleziono 30 metrów przed Brzozą. Pan profesor Nowaczyk odnalazł ten TAS 38, który był ukryty w obu raportach.
Podkomisja ustaliła też, że z polskiej czarnej skrzynki wycięto około 3 sekund zapisu i wstawiono w to miejsce fragment zapisu z rosyjskiego rejestratora. Ustalono, że w wyciętym fragmencie zapisu znajdowały się informacje o niesprawności silnika, generatorów i radio wysokościomierzy. Miało to nastąpić, gdy samolot znajdował się na wysokości 15 metrów. Rozpad konstrukcji samolotu nastąpił na odcinku około 900 metrów. Dr Kazimierz Nowaczyk mówi o manipulacjach i fałszerstwach w zapisach czarnych skrzynek z Tupolewa. Członek podkomisji smoleńskiej podkreślił, że poważne wątpliwości budzą braki w zapisach i różnice między danymi pochodzącymi z polskiego i rosyjskiego rejestratora. Podkomisja odnalazła w materiałach źródłowych pełne zapisy polskiej skrzynki i rosyjskiej skrzynki. Jeżeli porównamy to z poprzednią informacją z raportu ATM, widać, że z polskiej skrzynki wycięte zostały około 3 sekundy, z rosyjskiej około 5 sekund. Wcześniej na posiedzeniu podkomisji smoleńskiej głos zabrał ekspert lotniczy z Wielkiej Brytanii, profesor Frank Taylor. Jak powiedział, polskie instytucje badające katastrofę nie starały się usunąć szumów z nagrań z kabiny samolotu. Ze zdjęć satelitarnych ma z kolei wynikać, że wiele przedmiotów zostało przemieszczonych na miejscu katastrofy, co jest całkowicie nieprofesjonalne. Niektóre elementy rozbitego samolotu znaleziono dopiero pół roku po katastrofie, a ciała niektórych ofiar nie zostały właściwie zidentyfikowane. Podkomisja smoleńska stawia tezę, że premier Donald Tusk i szef komisji badającej katastrofę smoleńską Jerzy Miller żądali, by polski raport w tej sprawie był taki jak rosyjski. Na dowód przedstawiono kilkuminutowe nagranie. Głos ma należeć do Jerzego Millera. Nasze ustalenia zostały zderzone z ustaleniami rosyjskimi. Informacje tylko w odbiorze społecznym. Jeżeli te dwa raporty będą różne, to będzie do tego cała teoria spiskowa budowana w społeczeństwie, że albo ten ukrył, albo tamten ukrył, ale na pewno prawda jest gdzieś jeszcze. Po prostu po pierwsze bym poprosił, żeby przedyskutować zmianę raportu końcowego albo wyprodukowanie dwóch raportów końcowych. Senator PiSu Jan Maria Jackowski oczekuje, że podkomisja będzie w spokoju pracować, by zaprezentować opinii publicznej nieujawnione dotąd fakty. No przede wszystkim trzeba podkreślić, że bulwersująca jest informacja o tym, że są różnice, jeżeli chodzi o zapis czarnych skrzynek i są różnice sekundowe. I w związku z tym mam nadzieję, że opinia publiczna będzie poznawała dalsze szczegóły przebiegu tej ogromnej tragedii, ponieważ ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia, to znaczy nie wiemy ostatecznie, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Platforma Obywatelska mówi o steku manipulacji. W ocenie posła Marcina Kierwińskiego podkomisja ma cel polityczny i chodzi jej o udowodnienie tezy o zamachu. Polityk Platformy powiedział, że badaniem katastrofy lotniczej zajmują się ludzie, którzy nigdy tego nie robili. Nie odpowiedziano na podstawowe pytanie, jak to się stało, że polski samolot na kilometr przed pasem znalazł się 15 metrów nad ziemią, mówi Marcin Kierwiński. Przecież to jest tak naprawdę fundament tego, co stało się w Smoleńsku. Ten samolot nigdy nie powinien znajdować się na takiej wysokości. Alarmowały o tym systemy wewnętrzne samolotu. Ten samolot w ogóle nie powinien wystartować. Ten samolot w ogóle nie powinien próbować lądować na tym lotnisku. Do tego tak zwana podkomisja pana Berczyńskiego nie odniosła się. Ale dlaczego się nie odniosła? No bo teza postawiona była wcześniej. Tezę postawił wielki reżyser kłamstwa smoleńskiego, pan minister Antoni Macierewicz. Poseł Kukiz 15 Stanisław Tyszka apeluje, by katastrofy smoleńskiej nie wykorzystywać w celach politycznych. Tyszka powiedział, że fakty należy ujawniać, a nie informować o tym, że je się ujawni. Mi zależałoby na jednym, żeby obie strony tej wojenki partyjnej delikatnie traktowały kwestię Smoleńska. Nie wolno wykorzystywać tego w celach politycznych. I tu mam żal na przykład do ministrów Prawa i Sprawiedliwości, że oni mówią, że ujawnią jakieś fakty. Jeżeli mają fakty, niech je ujawniają, a nie zapowiadają, prawda, budując emocje. Paweł Rabiej z Zarządu Nowoczesnej powiedział, że z konferencji smoleńskiej podkomisji nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Zarzucił Antoniemu Macierewiczowi polityczne wykorzystywanie katastrofy.
Pan Antoni Macierewicz bardzo skutecznie grał teczkami bezpieki przez ładnych kilka lat, bazując na ich tajności. W tej chwili postanowił powtórzyć tę strategię i gra i będzie grał dokumentami smoleńskimi, starając się budować wokół nich atmosferę sensacji. Bardzo źle się stało, że rząd Platformy Obywatelskiej nie wyjaśnił do końca wszystkich aspektów tej katastrofy. Powinien był to zrobić. Powinna powstać komisja międzynarodowa. Można było zrobić w tej kwestii zdecydowanie więcej, żeby uniknąć kompromitacji polskiego państwa. Także prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że podkomisja smoleńska niczego nowego nie przedstawiła. Jego zdaniem Antoni Macierewicz podzielił społeczeństwo na zwolenników i przeciwników teorii zamachu. Ta wojna jest już tak zaogniona i podtrzymywanie podziału społecznego służy moim zdaniem też podziałom politycznym na dwa bieguny. Ja się na te podziały na dwa bieguny po prostu nie zgadzam. A takie dzielenie na katastrofie, na tragedii narodowej społeczeństwa rodzi w konsekwencji rozpad tego społeczeństwa. To doprowadza do rozpadu społeczeństwa i wspólnoty narodowej. To powoduje, że ciężko będzie za chwilę mówić o jakiejkolwiek wspólnocie w różnych tematach. Wnuk Anny Walentynowicz, Piotr Walentynowicz, uważa, że rząd Donalda Tuska okłamywał obywateli w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem raport Komisji Millera był pisany pod dyktando Rosji i jest niewiarygodny. Na obecną chwilę chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że szczególnie po tej rozmowie, której słyszeliśmy, kiedy ustalano, w jaki sposób ma przebiegać badanie katastrofy smoleńskiej, że to ma być podporządkowane pod Rosję. Myślę, że no to najważniejsze w tym wszystkim jest to, że chyba już nikt nie ma wątpliwości, iż raport Komisji Millera jest absolutnie niewiążący w jakimkolwiek aspekcie. Piotr Walentynowicz z uznaniem odniósł się do starań obecnego rządu o sprowadzenie do Polski czarnych skrzynek i wraku samolotu. A sprawę komentowali również goście debaty Dnia Polskiego Radia 24. Jak podkreśla Adam Jaser, były minister w kancelarii premiera Donalda Tuska, znamy już znaczną część prawdy. Wiadomo, że przy tak olbrzymim śledztwie no jakieś niezręczności czy jakieś niezgodności wersji mogą się zdarzyć, ale nawet dzisiaj usłyszeliśmy, że no ta podstawowa informacja, jaką było to, że pogoda była fatalna, a samolot leciał za nisko, no tego nikt nie zmienia. To, czego nie wiemy, i to pewnie no nadal będzie kwestią jakiegoś badania i może z czasem się dowiemy, no to kto podjął tę decyzję i jak to się stało, że ten samolot stworzył zagrożenie dla swoich pasażerów. Podkomisja pokazuje, że państwo polskie w sprawie katastrofy smoleńskiej nie zdało egzaminu, uważa profesor Marek Cichocki. Cała ta historia jakby obnażyła wszystkie słabości polskiego państwa i mogę tylko sobie życzyć, żeby jednak w którymś momencie państwo polskie było w stanie wyciągnąć takie wnioski, które pozwoliłyby nauczyć się w taki sposób, aby tego typu sytuacje już nigdy więcej nie miały miejsca. A całej debaty można wysłuchać na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Premier Beata Szydło odwołała ministra skarbu Dawida Jackiewicza w związku z zakończeniem jego misji. Resort skarbu zostanie zlikwidowany do końca roku. Projekt ustawy w tej sprawie trafi w ciągu 2 tygodni do Sejmu. Szefowa rządu mówiła, że potrzebna jest inna organizacja i zarządzanie spółkami skarbu państwa. Cały proces zakończymy do końca tego roku, być może nawet szybciej. Zależy nam na tym, ażeby właśnie ten proces przebiegł jak najszybciej i jak najsprawniej. Chciałam podziękować przy okazji panu ministrowi Dawidowi Jackiewiczowi za jego pracę w ministerstwie. Przypomnę, że zapadały ważne decyzje. Beata Szydło przypomniała, że część zadań nadzorczych resortu skarbu została wcześniej przeniesiona do innych ministerstw. Do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Pozostała w tej chwili ostatni etap realizacji tego projektu, likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Teraz likwidację resortu będzie nadzorował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, a odchodzący minister skarbu Dawid Jackiewicz podziękował za współpracę i wsparcie premier Beacie Szydło i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak mówił, przez 10 miesięcy pracy udało mu się zrealizować wiele istotnych zadań. Do najistotniejszych należy to, iż ograniczyliśmy skandalicznie wysokie zarobki idące w miliony złotych prezesów zarządów spółek Skarbu Państwa. Doprowadziliśmy do tego, iż spółki Skarbu Państwa rozpoczęły pomiędzy sobą współpracę. Jest teraz bardzo widoczny efekt synergii wynikający z tej współpracy. Szanowni Państwo, powołaliśmy Polską Fundację Narodową, pierwszy raz w historii naszego kraju, sprawną organizację, która będzie broniła dobrego imienia naszego kraju.
Dawid Jackiewicz przypomniał, że jego głównym zadaniem było przygotowanie likwidacji resortu Skarbu Państwa oraz nowej koncepcji nadzoru nad państwowymi spółkami. Jak powiedział, wypełnił swoje zobowiązanie, bo wczoraj złożył stosowne dokumenty na ręce premier. Dawid Jackiewicz życzył też powodzenia szefowi Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykowi Kowalczykowi, który ma nadzorować resort skarbu i jego likwidację do końca roku. Gratuluję panu ministrowi. Mam nadzieję, że ten proces przebiegnie sprawnie. Oferuję swoją współpracę i wszelkie wsparcie na tym końcowym etapie. Rozumiem, że takie jest uprawnienie pani premier i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którym chcę w tym momencie bardzo serdecznie podziękować za udzielone mi wsparcie. Senator PiSu Jan Maria Jackowski powiedział, że dymisja była do przewidzenia, ponieważ wiadomo było, że resort będzie wygaszany. I pani premier zgodnie z harmonogramem odwołała pana ministra Jackiewicza, ponieważ wypełnił on swoją misję. Pan minister Jackiewicz sam mówił, że będzie prawdopodobnie ostatnim takim konstytucyjnym ministrem Skarbu Państwa, ponieważ jego misja polega na przygotowaniu wygaszenia tego resortu i będzie zupełnie inna realizowana koncepcja nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami Skarbu Państwa, które były w gestii MSP. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Marek Suski, odniósł się do zarzutu opozycji, że minister został odwołany za nepotyzm i kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa. Bardzo ciekawe, sobie przypominam, jaki nepotyzm i kolesiostwo było w czasach Platformy Obywatelskiej, to te nieliczne przykłady, które można było wymienić, też zresztą skądinąd ich nie pochwalam, to w porównaniu z ich działalnością to kropla w morzu. Natomiast i to nie powinno mieć miejsca, to fakt. Nic się nie zmieni, oceniają politycy Platformy Obywatelskiej. Cezary Tomczyk mówi, że zmiana nadzorcy spółek Skarbu Państwa jest sprawą drugorzędną. Dlatego, że spółki Skarbu Państwa ciągle będą istniały w takiej formie, jak istnieją, a zmienia się tylko nadzór. Natomiast ten sam nadzór będzie miał tylko jeden cel. Upychać ciągle nowych pisowskich kolesi w spółkach Skarbu Państwa. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, a przykłady pana Mastalerka, Jasińskiego i Maksa Kraczkowskiego są tego najlepszym przykładem. Cezary Tomczyk dodał, że minister Jackiewicz bezbłędnie wykonał zadanie i może odejść. Czyli wszystkich pisowskich kolegów umieścił w spółkach Skarbu Państwa. Zresztą dzisiejszy artykuł w Money.pl łatwo rozwiązuje tę tajemnicę, bo spółki Skarbu Państwa od wielkiej czystki, dobrej zmiany, w nich straciły już 7 miliardów złotych, a sama giełda papierów wartościowych około 150 miliardów złotych. Więc jeżeli to jest wykonanie zadania przez pana Jackiewicza, to faktycznie zostało ono wykonane. Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15 uważa, że dymisja ministra skarbu to wynik frakcyjnych walk w PiSie. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że już w marcu tego roku ruch Kukiz 15 wskazywał podczas debaty sejmowej na nepotyzm i kumoterstwo w spółkach Skarbu Państwa. Dymisję widzimy w trochę innym świetle niż wskazywaliśmy, powiedział Stanisław Tyszka. Wydaje się, że dymisja ta jest efektem walk frakcyjnych w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Że były tam intensywne głosy, że minister Jackiewicz w nie dość odpowiedni czy sprawiedliwy w ich mniemaniu sposób dzieli ten tort spółek Skarbu Państwa między poszczególne frakcje w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W uproszczeniu można powiedzieć, że frakcja nienajedzonych zwyciężyła z frakcją sytych, najedzonych kotów. Wicemarszałek Tyszka powiedział, że ruch Kukiz 15 domaga się od Prawa i Sprawiedliwości weryfikacji osób nominowanych do spółek Skarbu Państwa. Podkreślił, że nie powinno być tam ludzi z partyjnymi legitymacjami. I chcieliśmy zapowiedzieć, że pomożemy Prawu i Sprawiedliwości oczyścić się zarzutów kumoterstwa i nepotyzmu. Przedstawimy wkrótce propozycje legislacyjne, nazwijmy to ustawą antysitwową, która między innymi będzie dotyczyła ujawnienia powiązań o charakterze rodzinnym, przede wszystkim w ramach instytucji państwowych, a także w ramach spółek Skarbu Państwa. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia, że dymisja ministra skarbu to element walk frakcyjnych wewnątrz PiS-u. Widać, że ta grupa związana z premierem Morawieckim odnosi dzisiaj sukces. Też pewien niedosyt pewnie pojawił się u niektórych członków PiS-u, widząc, że nie zostali dopuszczeni do najlepszych miejsc w Skarbie Państwa. Dziwnym jest tłumaczenie, że pan minister zakończył swoją misję na 3 miesiące przed rozwiązaniem ministerstwa. Widać, że na zewnątrz jednolity PiS w środku targany jest sporami i kłótniami. Jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, widać, że rząd PiSu dostał zadyszki i nie może już zrzucać całej winy na poprzedników. Widać, że wyczerpało się ta retoryka zrzucania wszystkiego na poprzedników. To już nie działa.
więc trzeba zaproponować nowe osoby. Bo zawsze pierwsza dymisja, a ona jednak następuje dość szybko, bo po 10 miesiącach od objęcia władzy pokazuje, że nie ma pomysłu na nowe rozwiązania, tylko są potrzebne zmiany personalne. Personalia nie są istotne, dużo ważniejsza jest zmiana sposobu sprawowania nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, ocenia Adam Jaser, były minister w kancelarii premiera Donalda Tuska. To ma kapitalne znaczenie dla gospodarki, dlatego czy te przedsiębiorstwa nadal będą dobrze się rozwijały i dobrze funkcjonowały, czy będą tworzyły wartość dla swoich akcjonariuszy. Wiele z nich jest notowanych na giełdzie, więc jakiś taki nowoczesny sposób zarządzania majątkiem państwowym jest niewątpliwie potrzebny. Także wydaje mi się, że te personalia akurat w tym wypadku są mniej istotne. Ważne jest też pytanie o strategiczne kierunki rozwoju, dodaje profesor Marek Cichocki. Stąd pojawia się bardzo często dylemat. Z jednej strony ludzie odpowiedzialni za spółki Skarbu Państwa żyją pod tą presją zysku i konkurencji na rynku. Z drugiej strony jednak zawsze spotykają się z tymi wymogami politycznego myślenia, pewnymi celami, które się stawia z powodów, ze względów właśnie nie wolnorynkowych, tylko zupełnie innych. A więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Premier Beata Szydło uważa, że budowa centralnego portu lotniczego będzie służyła rozwojowi kraju. Kilka dni temu tę koncepcję poparł prezes Polskich Linii Lotniczych LOT oraz dyrektor warszawskiego lotniska Chopina. Port miałby powstać między Łodzią a Warszawą. Rocznie mógłby obsłużyć 50 milionów pasażerów. Byłby jednym z najważniejszych miejsc przesiadkowych w Europie. Premier przypomniała, że inwestycja znalazła się w programie Prawa i Sprawiedliwości już w 2009 roku. Podkreśliła też, że ma ona uzasadnienie ekonomiczne. Ta koncepcja takiej inwestycji byłaby niezwykle korzystna dla programu rozwoju, który my realizujemy. To oczywiście jest uwarunkowane wieloma różnego rodzaju kwestiami. Po pierwsze, czy LOT sobie z tym poradzi, czy będzie odpowiednia flota, czy jesteśmy na to przygotowani, czy będą rzeczywiście zainteresowani przewoźnicy. No to już jest rola w tej chwili, szczególnie Ministerstwa Rozwoju, który realizuje program odpowiedzialnego rozwoju na przygotowanie takiej koncepcji. Beata Szydło zaznaczyła, że plany budowy centralnego portu lotniczego znajdują się we wstępnej fazie, a decyzję o realizacji inwestycji podejmie rząd. Druga kategoria operacji lotniczych zostaje wprowadzona na lotnisku w Pyrzowicach. To cały system, który ma usprawnić procedury startów i lądowań. Jak mówi Paweł Wojda, dyrektor portu lotniczego, zmiany odczują przede wszystkim sami pasażerowie. Druga kategoria operacji lotniczych pozwala na wykonywanie przede wszystkim lądowań w gorszych warunkach atmosferycznych niż to ma miejsce przy standardowych procedurach pierwszej kategorii. Minima meteorologiczne przy drugiej kategorii są mniej więcej o połowę lepsze z punktu widzenia możliwości wykonania takich operacji. To oznacza dla przeciętnego pasażera, że przy złych warunkach pogodowych planowane lądowanie powinno odbyć się o czasie zgodnie z planem. Druga kategoria operacji lotniczych to zarówno odpowiednie procedury postępowania, które trzeba było przygotować, ale też ważne elementy infrastruktury lotniskowej. Odpowiednie oświetlenie pasa startowego, stabilny system zasilania czy zespół pomocy nawigacyjnych, z których mogą korzystać piloci podczas startów czy lądowań. Wprowadzenie drugiej kategorii operacji lotniczych praktycznie wyeliminuje sytuacje, w których konieczne będzie przekierowanie rejsu z powodu mgły czy niskiej podstawy chmur. 24 godziny w Polsce i na świecie. A za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, a po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia naszego konta na Facebooku i konta na Twitterze. Oczywiście też na naszą stronę internetową, czyli www.polskieradio24.pl. A teraz już obiecane informacje dnia w skrócie. Autopromocja. Czwórka w niezmienionej formie nadaje zamiast na falach UKF, w internecie i w systemie DAB+. Programu można słuchać na stronie internetowej czwórka polskieradio.pl, przez aplikację Polskiego Radia w telefonie, a także w odbiornikach cyfrowych. Najnowsze trendy, młode talenty, kultura, nowości ze świata nauki, technologii i energetyczna muzyka. Czwórka brzmi dobrze, tam gdzie chcesz.
informacje dnia w skrócie. Jest 22.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Jutro w Bratysławie spotkają się przywódcy 27 państw Unii Europejskiej. Na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej premierzy i prezydenci krajów wspólnoty zastanowią się m.in. nad sytuacją Unii po Brexicie. W rozmowach w związku z wynikiem czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii nie wezmą udziału przedstawiciele rządu w Londynie. Innymi tematami, które poruszą unijni przywódcy, będą kryzys migracyjny, walka z terroryzmem, przyszłość gospodarcza i wyzwania związane z globalizacją. Możesz pomóc, reaguj, zgłoś. Pod takim hasłem rusza kampania społeczna informująca, jak reagować na materiały w internecie przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Kampanię przygotował dyżur.net.pl, jedyny w Polsce zespół przyjmujący informacje o opublikowanych w sieci treściach zabronionych prawem. Jeżeli natrafisz w sieci na materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, zgłoś to do dyżur.net.pl. Zachęca.